Siemano ekipa, z tej strony Maciej Makudobkowicz, miło mi Was powitać w kolejnej szóstej o szóstej. Nie było mnie chwilę z tym formatem, ale to nie znaczy, że próżnowałem na kanale 6.45. U góry znajdziecie kartę, w której ostatnie filmy To czy to, Nice czy wywiady się znajdują, ale dzisiaj zabieramy się naprawdę, naprawdę za ciekawy temat. Sześciu artystów, którzy popełnili tak zwany One Hit Wonder, czyli wydali jeden singiel, po czym ich kariera opadła na łeb, na szyję. Jesteście ciekawi, kto to? No to musicie obejrzeć dzisiejszy odcinek. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy z grubej rury i trochę przekornie, bo tak naprawdę artysta, który dzisiaj pojawił się pod jedynką, ma jeszcze swój czas na rozkręcenie kariery, a chodzi oczywiście o Big Shaka. 2 plus 2 is 4, minus 1, that's 3, quick maths. Man's Not Hot to singiel, który obecnie jest na szczytach przebojów w Stanach Zjednoczonych, jak i również w Europie. Big Shakiem jarają się takie nazwiska jak DJ Khaled czy chociażby Waka Flaka Flame. Całość kawałka utrzymana jest w mocno zabawnej i komediowej konwencji, bo ponieważ Big Shak oprócz tego, że jest raperem, jest również komikiem i aktorem. I teraz pytanie, czy za takim kawałkiem może iść coś więcej? Moim zdaniem nie i moim zdaniem już za niedługi czas będziemy pamiętać Big Shaka tylko z perspektywy śmiesznych klapek na plaży, no i oczywiście kurtki w każdym momencie, ale podobno facetowi nigdy nie jest za gorąco. The girl told me take off your jacket. I said babe, man's not hot, never hot. I tell her man's not hot, never hot. I tell her man's not hot, never hot. The girl told me take off your jacket. I said babe, man's not hot, never hot. Przechodzimy do punktu 2 i tak jak skrypa pa w pierwszym punkcie, tak i tutaj designer wydaje dużo soczystych dźwięków w kawałku Panda. I got broads in Atlanta. Kanye West na klipie. Kanye West, który też hype'ował designera i wydawać by się mogło, że to nie może się nie udać, bo będąc i mając takie wielkie wsparcie jak producenta i rapera z Chicago, to musi wszystko się potoczyć w stronę pieniędzy i długotrwałej sławy. Ale nie w przypadku designera, mimo tego, że moim zdaniem tworzył cały czas fajne kawałki, tak ten hype coraz mocniej opadał, aż wydaje mi się, że w tym momencie nikt na jego płytę i wydawnictwa po prostu nie czeka. Ale to tylko oczywiście moja subiektywna opinia i kawałek z Muramasa absolutnie podbił moje serce i mam nadzieję, że podźwignie się i usłyszymy go w kolejnych dobrych numerach. Cały czas walę srogimi bangerami i tutaj też nie będzie inaczej, bo przecież One Hit Wonders to muszą być hity. Hity, które zna każdy, jeśli nie w Stanach Zjednoczonych, to nawet na całym świecie. I ten numer również dotarł do Polski, a chodzi o O.T. Genesis, podopiecznego Busta Rhymesy, no i oczywiście singiel Coco. I'm in love with the Coco. Singiel na tyle popularny, że miał dwie wersje teledysków. Pierwsza oficjalna, która zawładnęła światem i druga nagrana już po chwili od naprawdę mocnego uderzenia singla z Ice-T, a może nie Ice-T tutaj był najważniejszy, tylko żona, która nazywa się Coco. I'm in love with the Coco. Jeśli chodzi o O.T. Genesisa, to chyba magazyn XXL coś już przeczuwał, że to będzie gość od jednego hitu, bo spodziewano się, że zaproszą go do czołówki freshmenów w danym roku i niestety nie zaproszono. I również okazało się, że poza Coco O.T. Genesis nie ma nic do zaproponowania. Oczywiście pojawiały się kolejne single, ale każdy z nich z coraz mniejszą ilością wyświetleń leciał już tylko na fali Coco, ale nie dotarł do topu list przebojów. Oczywiście tak jak designer, tak jak O.T. Genesis są jeszcze młodymi postaciami i mają czas udowodnić swoją wartość kolejnymi albumami. Ja z niecierpliwością czekam, ale póki co nie udało im się nagrać drugiego kawałka, chociażby w połowie na miarę sukcesu ich największych hitów.
Żeby nie było, że nie ma żadnych kawałków oldschoolowych w moim zestawieniu, to lecimy do lat 90. i czeka na nas tam duet z Oakland, który nazywa się Lunic. Player, give me some brew and I might just chill. But I'm the type that likes to light another joint like Cypress Hill. I still do be spit loogies when I puff on it. Każdy, kto chodził na imprezę z oldschoolowym rapem, każdy, kto chodził na imprezy rapowe z największymi hitami tego gatunku, oczywiście musi kojarzyć kawałek I've Got Five on It. Ekipa Lunic miała również wszystko, co mogłoby dać im sukces na bardzo, bardzo długą skalę i sukces na miarę stania się kultowymi. Niestety na jednym hicie się skończyło, a szkoda, może współpraca z dużym artystą dałaby im takie umocnienie pozycji. Miało tak się stać, bo chłopaki mieli nagrać i podobno nawet nagrali wspólny kawałek na płytę Tupaka. Niestety z przyczyn śmierci tego artysty płyta nie wyszła i kawałek również się nie ukazał. Do dziś Lunic znani są z kawałka tylko I've Got Five On, mimo tego, że po tym singlu nadal dosyć długi czas jeszcze nagrywali. No i tak wędrujemy do numeru 5. Numeru 5, w którym znajdziemy One Hit Wonder pochodzący prosto z Polski. Nie ukrywam, że na początku chciałem trochę inaczej do tego podejść do tematu, czyli wyciągnąć raperów, którzy chcieli zostać raperami w jakikolwiek śmieszny sposób, takich jak Bonus BGC. Przecież ma na Łazarskim rejonie, każdy zna, każdy pierwsze wersy wystuka, no ale nie da się ukryć, że to podchodzenie do rapu nieco z przymrużeniem oka. No i tak szukałem największych hitów, hitów, które mają najwięcej wyświetleń, jeśli chodzi o rap na polskim YouTubie. Jednak większość artystów utrzymuje się na tym topie z lepszym bądź gorszym skutkiem, ale chociażby Popek, kilka singli, Głucha Noc, Rycha, wiele lat soczystej kariery, Ostry, TD. Wskażcie mi kogoś, kto wypuścił jeden hit i nie słyszymy o nim do dnia dzisiejszego. Jest bardzo mało takich osób, ale znalazłem gościa ze Śląska, który pochodzi z wytwórni Max Flow Records, a nazywa się K2. Zanim odejdę, nim odejdę stąd, chwyć za rękę mnie, złap za rękę mą, pójdziemy razem tam, a os nigdy nas nie dosięgnie. No i za sprawą wielu rozgłośni radiowych, nawet telewizji, numer jeden moment albo pierwszy moment, nie pamiętam jak to się powinno dokładnie wymawiać, stał się wielkim hitem, Luka na featuringu, no i kilkadziesiąt milionów wyświetleń, to już jest absolutny hit, jeśli chodzi o polskiego YouTube'a i polską scenę hip-hop, nawet mój 10-letni bratanek znał słowa tego kawałka. No ale niestety, każdy kolejny numer coraz chłodniej przyjmowany, albo nawet nie tyle chłodniej, co nie był już tak wielkim hitem. Dodatkowo niezbyt duża ilość featuringów z innymi raperami spoza wytwórni. Oprócz tego ja w Poznaniu na przykład K2 nie widziałem na koncercie i z tego co sprawdzałem trasę, nie była ona jakoś spektakularnie wielka, a przynajmniej nie trwa ona do dziś. I o kolejnych płytach jakoś nie bardzo słyszymy, więc jeśli miałbym wskazać jedne One Hit Wonder, to byłby K2 i kawałek Jeden Moment, który dał mu zwycięstwo w pewnym momencie, dobrą sprzedaż płyt, ale póki co nie słychać, żeby była jakaś kontynuacja. No i na sam koniec zapodajemy hit, który znają chyba wszyscy. Hit od rapera, który był białasem. Nie, nie nazywa się Eminem, tylko Vanilla Ice. Ice Ice Baby, to chyba znacie wszyscy. Kawałek, który już korzenie miał bardzo hiciorskie, bo pochodzi przecież główny motyw Ice Ice Baby z kawałka Under Pressure Queen i Davida Bowiego. Tak, chociaż Vanilla Ice nagrywał regularnie, albo prawie regularnie do roku 2011, tak nawet namiastki powtórzenia hitu Ice Ice Baby nie udało się zdobyć. Co prawda Tantiemy pewnie zbiera do dzisiaj i kieszeń, mam nadzieję, jest pełna. Tak, jest to rodowity i naprawdę dobry przykład gatunku One Hit Wonder i takiego zdarzenia, jakim jest One Hit Wonder.
No i tak mamy ze sobą 6 numerów, które wywindowały artystów na absolutne topy sprzedażowe i topy list przebojów, po czym sprowadziły ich do parteru. No i słyszymy o tych artystach tylko w perspektywie tych kawałków. Powiedzcie mi i napiszcie w komentarzu, jakie kawałki, szczególnie w tym polskim podpunkcie, wy wrzucilibyście. Czy mamy jakieś one hit wonders rapowe, które ja ominąłem? Z chęcią o nich przeczytam i posłucham, jeśli o nich nie słyszałem albo ich po prostu nie słyszałem. Jeśli podobał Wam się ten film, walcie łapę w górę, to da mi na pewno dużo mocy, żeby kontynuować 6 o 6. No i jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to z góry dziękuję, jak kliknięcie ten czerwony przycisk poniżej, żebyśmy byli ze sobą na bieżąco. Ja się kłaniam, salutuję i widzimy się niedługo w nowych materiałach 6 o 6 i 6.45. Pozdro!